Kolejne grudniowe dni. Akcja Kononowicz 2020 wychodzi na światło dzienne. Z nieoczekiwanymi efektami i totalnie niespodziewanymi komplikacjami. Krzysztof Kononowicz przełamuje majorową barierę i zaczyna nagrywać własne lajty. Major zaś nitrotypuje, a cała szkolna jest wciąż w otwartym konflikcie z Meksykiem. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. Spot Kononowicz 2020 jest już zauploadowany na platformie YouTube od 1 grudnia 2018. Jednak po odrzuceniu przez Krzyśka opcji rozliczenia zbiórki kampanijnej przez Polak Potrafi, sztab od dłuższego czasu jest w konsternacji. Czy kontynuować akcję? A może zarzucić pracę, ukryć ją przed światem i nigdy nie ogłaszać kandydatury Krzyśka? Wszyscy są zgodni, że bez zewnętrznego organu kontrolującego przepływy i wydatki, ludzie będą mieli wątpliwości, czy wspierać akcję. Rozważamy więc scenariusze alternatywne, różne, ale własne fundusze nie starczą na dłużej niż 1,5 miesiąca i to w dodatku umiarkowanie aktywnej kampanii. W pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że spróbujemy brak funduszy nadrobić z aktywizowaniem sympatyków. I z taką myślą postanawiamy rozpocząć akcję Kononowicz 2020. Oczywiście jest to marzenie ściętej głowy. My mamy gdzieś w głębi duszy poczucie, że Krzysiek i jego wymagania są coraz trudniejsze i akcja może być bardzo utrudniona, ale z drugiej strony jest też takie silne wrażenie, że zaszliśmy ze wszelkimi przygotowaniami już zbyt daleko, aby się wycofać. 6 grudnia Kononowicz ogłasza start w wyborach prezydenckich 2020. I chciałem wyprowadzić Polskę, żeby była Polska i żeby byli Polacy. Tego samego dnia Konon przeprasza za Wałęsę. Krzysiek tytułuje się przewodniczącym białostockiego regionu Solidarności. W latach 1980-2002 faktycznie Krzysiek był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Białymstoku, ale Encyklopedia Solidarności w hasłach dotyczących regionu Białystok, NSZZ Solidarność, nawet o nim nie wzmiankuje, co budzi poważne wątpliwości odnośnie przewodnictwa w regionie. To moje legitymacje Solidarności. Starodawna, które należałem do Solidarności Związku, jak był Bolek. Nie spodziewałem się, że okaże się Bolkiem Lech Wałęsa od 80 roku. Jak powstała Solidarność, tak się zapisałem i tak się należałem. Skoro pochodzę i przeszedłem do Solidarności. Jak była Solidarność walcząca, a teraz zacznę. Lech Wałęsa, Bolek nie odważył się was przeprosić. Wszystkich w imieniu jego ja przepraszam. Jako związkowiec i były przewodniczący regionu Solidarności w latach 80. Przepraszam wszystkich. Całą Polskę przepraszam ludzi, którzy byli internowani, którzy byli męczeni przez SB, ubeków i tak dalej. Milicjanci nie patrzyli, zabili Przemyka, rozjechali Przemyka samochodem, on nic nie zrobił. Przepraszam jego matkę w imieniu Bolka, zdrajcy, w imieniu przepraszam ciebie Jarku Kaczyński, że stało się tak dla ciebie smutek, że ty musisz chodzić w ciemnym ubraniu, w ciemnej marynarce, w ciemnym garniturze, pod ciemnym krawatem. Przepraszam w imieniu jego, bo nie ja powinien przeprosić, ale powinien przeprosić ciebie Bolek, Lech Wałęsa. On powinien to przeprosić. On powinien przeprosić twojego brata, pójść na grób, uklęknąć i złożyć wieniec. On powinien to zrobić jak najprędzej. On tego nie zrobi, bo to jest zdrajca narodu polskiego. To jest zdrajca, który naprawdę zdradził Polskę. A jeszcze ciebie posądza nie wiadomo o co, Jarku. Widziałem to na YouTubie, widziałem w internecie, wszędzie. Wybiorę się do Warszawy i chcę się z tobą się spotkać. Jarosławie Kaczyński, płynie do ciebie list ode mnie. To legitymacja prawdziwa, że ja należałem do nich, do Solidarności, że walczyłem. Walczyłem o Boga, walczyłem o ziemię, o naszą ojczyznę walczyłem, o kraj nas walczyłem, o Polskę, Rzeczpospolitę. Kolejny film.
Krzysiek komentuje rozpad Nowoczesnej, która faktycznie zapadła się pod ciężarem kilkumilionowych długów i problemów personalnych. Petru i jego kurtki już nie ma. Nie ma. Katarzyna Lubnauer wyrzuciła ze swojej partii Piotra Mięciwo. Wezmę kartkę papieru, długopis. Napiszę do premiera, do prezydenta RP, ażeby mnie powołać na zarządzającego waszą partią. Całej, żeby powstało partia, a nie koło. Żeby wam pomóc, żeby nie mieliście długów 8 milionów. Również tego samego dnia Meksyk potwierdza, że majora nie ma od 3 dni na szkolnej. A, słyszałem coś o majorze. Nie wiem, czy to jest fake, czy prawda, ale ponad 3 dzień major gdzieś tam tańcuje, jak to się mówi. Czego się spodziewałem, słuchajcie, i czego się spodziewałem i wcale mnie to, słuchajcie, nie dziwi absolutnie. Nie dziwi mnie to absolutnie, także jeszcze raz pozdrawiam. Wielki od terapii się znalazł. Ponoć nawet przerzucił czas terapii z twardku. Ponoć, ale nie wiem, ile jest w tym prawdy. Wszystko się wyjaśni, jak major wróci z wojaży, bo najprawdopodobniej poszedł na wojaże. Także wszystko się wyjaśniło, dlaczego nie nagrywa teraz filmów i tak dalej. Także jeszcze raz, smacznego, jestem w trakcie. 7 grudnia. Odbywa się stream z udziałem Krzyśka realizowany przez redaktora Fiodorczuka. Jest to wielkim przełomem, bo do tego czasu major zarabiał na lajtach i nie dzielił się kasą z Kononem, co było postulatem wielu widzów, którzy wręcz celowo wpłacali pieniądze z prośbą o przekazanie ich Krzyśkowi. Teraz donatorzy ochoczo wpłacali pieniądze, aby zaszokować majora sumą, którą zbierze Krzysiek. Pierwszy raz aż tak wyraźnie i dosadnie podkreślana jest nieobecność majora sugestią nitrospaceru. Doszło również do przeproszenia redaktora Fiodora i ponownego przywrócenia go na stanowisko. Jakby tego było mało, Krzysiek robił pajacyki za donaty. Major, no dzień dobry, ugółem. Witam pana prezydenta. Wspaniale, żeś pan zrobił lajta. Cudownie. W końcu pan zaczniesz zarabiać kasę, a nie jak major pasożyt ten. Ale major jest spoko. Powodzenia, panie Krzysiu. 2,68 zł. Dziękuję bardzo. Mateusz Kupiec, panie prezydencie. Czy to prawda, że major był teraz 2 dni na nitrospacerze w parku, gdzie spożywał alkohol i rozpuszczalnik? To się geją, przepraszam, że tak powiedziałem, 2,68 zł. Szanowni Państwo, nie wiem, czy major był, czy nie był, gdzie był, jego sprawą. Dziękuję bardzo za pieniążki. Meksikano, kiedy wymeldujesz majora, bo chcemy zamieszkać razem i wziąć ślub w Holandii, 2,68 zł. Co chcecie, to róbcie, sobie. Sponsor patologii, dzień dobry, panie Krzysztofie, tu pana wierny widz, który przyjechał dużym Audi o rejestracji Kowal. Proszę mnie pozdrowić, a ja z żoną pozdrawiamy pana serdecznie. 2,04 zł. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana, panie Krzysiu, bardzo dobrze, że live bez majora jest. Mamy nadzieję, że uda się dzisiaj zebrać dużo pieniędzy na życie. Wszystkiego dobrego i proszę powiedzieć, czy jest zgoda z redaktorem Marcinem, 4,60 zł. Jest zgoda i tak dalej, i będzie zgoda, i jeszcze będzie nagrane na kanale o Marcinie i tak dalej. Będzie zgoda z Marcinem. Lolo, mama Jarka Andrzejewskiego, panie Krzysztofie, proszę nie zostawiać mojego dziecka na dnie. Proszę o pomoc. On pije od rana. Szwenda się z tym Mariuszem z krzaków i łazi po dachach. Nie chce mi wybudować toalety, proszę o pomoc, 2,68 zł. No i szanowni państwo, kochani moi, jak ja nazbieram pierwsze pieniądze, to ogłoszę na swojej lajcie, a żeby na moje konto wpłynęło pieniążki na budowę łazienki, bo to nie tylko na jego łazienka będzie, bo ja leję... Panie prezydencie, czy major już wrócił do domu, bo był widziany razem z Meksikano pod Zodiakiem? Kupowali tam 4-pak żubra i ogumienie.
Następnie udali się w stronę krzaków Mario 2 złote i 68 gr. Panie Krzysztofie, co by pan zrobił, jakby pan zobaczył Meksicano na mieście 2 złote i 68 groszy? Ja mu ręki nie podam. Od razu łeb dostanie i koniec. Gospodarz powie, a śmieci wyrzucasz, patrz, nie patrz, proszę dawaj. Proszę powiedzieć, jak przyjeżdżał pan do Straży Granicznej w 04 roku po resztki ze stołówki. Sam ładowałem taką beczkę, śmierdziała na 10 metrów. Pozdrawiam, a major to pasożyt i len 1 zł i 65 groszy. Szanowny państwo, ja wtedy trzymałem trzodę chlewną, to jeździłem wszędzie, nie tylko do Straży Granicznej, ale wszędzie jeździłem. Jeździłem i do wojska po odpady i jeździłem... Panie Krzysztofie, tam za... Szanowni państwo, kiedyś pokażę wam strych, bo już nie dosyć tego takiego, że mówicie, że tam moja mama leży na strychu. Tak, panie tak dalej. Prezydencie, czy był pan na pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńską? Byłem i złożyłem wieniec nawet. Panie prezydencie, proszę szanować tą dwójkę wspaniałych młodych ludzi, którzy panu dzisiaj pomagają. Kropka, niech żyją nowi komputerowcy, 11 zł. Dziękuję bardzo i od was przekazuję życzenia dla nich. Dla ciebie, Marcinie, i dla ciebie. Panie prezydencie, czy znał pan osobiście Lecha Wałęsę? Niech pan opowie coś o swojej karierze w Solidarności, 1 zł i 65 groszy. Tak, znałem Lecha Wałęsę osobiście. Powiem wam, że to jest zdrajca, to jest Bolek i tak dalej. Szanowny pan prokurator. Wojciech Jaruzelski, obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. 2 zł i 4 grosze. I powiem, szanowny pan kochani mój, że nie podam jemu ręki, bo to jest zdrajca. To zdrajca narodu polskiego. Dziś nawet na... Panie Krzysztofie, gdzie się załatwia się Jarek Meksykanin? Bo słyszałem, że do wiadra. A ludzie mówią, że chodzi się załatwiać się do Mariuszka Sranego w jego krzaki 2 zł i 68 groszy. Ja widziałem, że jak mama jego chodziła do wiadra. Proszę powiedzieć coś o Zbigniewie Ziobro. Jak go pan poznał i kiedy się pan ostatnio widział pan z nim? A ty, Marcinie, komputerowcu, rob temat na live'a, bo stypa jest 2 zł i 68 groszy. Generalnie zawsze mnie zastanawiało, dlaczego kisicie się w jednym pokoju z majorem, skoro masz drugi pokój z widokiem na bramkę. Starczyłoby tam posprzątać i byście mieli trochę prywatności, 4 zł i 60 groszy. Posprzątam i będę przejdę do tamtego pokoju małego. Do ekonomii Krzysztofie, proszę powtórzyć następujące słowa wyrewolwerowany rewolwerowiec. 2 zł i 4 grosze. Wyrewolwerowiec. Juden Krzysio, mówisz, że jesteś patriota. Patriota dba o swój kraj, pracując i płacąc podatki. Czemu nie pójdziesz do pracy jak uczciwi ludzie, 1 zł i 65 groszy? Pójdę do pracy. Uruchomię tylko Lublin i zobaczycie, jak będę jeździć Lublinem. A cztery palety właśnie. Witam, panie Krzysztofie, czy to prawda, że pański ojciec był stalinowskim zbrodniarzem, 2 zł i 68 groszy? Szanowny państwo, to jest kłamstwo. Nie wiem, co to mówi. To mówi Menel z Boboli 10. Gabriło Prynkić, szczęść Boże, panie prezydencie. Mam dwa pytania. Jak tam zdrówko i czy zamierza pan startować w wyborach prezydenckich 2022 zł i 4 grosze? Zdrówko jest bardzo dobre, pierwsze. A na te drugie pytanie, chcę powiedzieć tak. Jeszcze nie powstał komitet. Ani u mnie, ani u nikogo. Jeszcze nie mamy wyborów. I tak dalej. Na temat Bolesława, który okazał się... Państwowa Straż Pożarna otrzymano zgłoszenie o pożarze posiadłości przy ulicy Szkolnej 17, domek drewniany. 10 zastępów Straży Pożarnej walczy za ogniem. Do tej pory udało się ustalić jedną osobę martwą w wieku ok 44 lat i psa 2 zł i 32 grosze. Komisariat trzeci, panie prezydencie. Dom pański drewniany stoi w płomieniach. Una niczym z płonącej stodoły. Suchodolski rozlał rozpuszczalnik i dokonał samozapłonu.
proszę wracać na szkolną. 2,68 zł. Eustachy Motyka, proszę powiedzieć, od kiedy jest pan heteroseksualny i czy to spotkało pana jeszcze w Solidarności? Na pewno nie jest panu lekko z tą chorobą, ale my naród jesteśmy z panem. 2,68 zł. Szanowny państwo, nie jestem wariatem, nie jestem chory psychicznie, jestem zdrowym człowiekiem i w każdej chwili, jak będą wybory, to wystartuję do wyborów. Jarosław Andrzejewski, siemanko, tu Jamek Sicano. Oficjalnie będę kandydował na prezydenta Polski w 2020. Proszę na mnie głosować, a nie na tego grubasa, co już dawno w Choroszczy powinien siedzieć. 1,60 zł. Filip z Torunia, witam panie Krzysztofie. Czy planuje pan walkę z Meksykanem? Panem Jarosławem gadałem z nimi, stanowczo powiedział, że walka musi się odbyć. Proszę o pozdrowienia dla Filipa. Szanowny panie, Filipie, pozdrawiam ciebie z całego serca. Czuję dużo zdrówka, Bożego błogosławieństwa. Tobie i dla twojej całej rodzinki. No a jak chcesz, żeby ja powalczył, szykuj halę i ja jestem w każdej chwili gotowy. Miał pan jednego redaktora, które wyszło nieporozumienie troszeczkę. I, szanowne państwo, doszliśmy do porozumienia dzisiaj. I on będzie nagrywać i będzie prowadzić. I on będzie prowadzić, będzie nagrywać. Szwajcot Mateusz Giesler z Siemianowic wytacza ci sprawę sądową za znieważenie 9,40 zł. Ja powiem tak, Rafałku. Ja sprawy się nie boję się. Don Konami, witaj Krzysztofie. Proszę o skupienie. Jaki jest wynik działania 2 plus 2 razy 2? Uwaga. Pytanie jest podchwytliwe. 2,32 zł. Nie słyszałem tego pytania. To jest 4. To jest 6. 6. Przepraszam, pomyliłem. 6. Widz Boży, panie prezydencie. Bardzo fajnie, że prowadzi pan swój własny lajk Boży. Major z Dominikiem odcięli pana od swoich lajtów, bo nie chcieli panu nic płacić. A ja teraz dla ich nic nie będę na majora dawać pieniędzy, na swoje lajty, za swoje kanały i pójdzie z domu won. I pójdzie z domu won. Czym prędzej pójdzie? Dlatego, że dosyć jechać po mnie, dosyć mnie wyzywania. Rzucam panu wyzwanie. Ma pan 30 sekund na robienie pajacyków. Ile pajacyk pan zrobi, tyle pieniędzy wpłacę. Pozdrawiam, Merko Bożego. 2,68 zł. A, takie, tak? Dziękuję. Michał Wołodyjowski, panie prezydencie, czy wiadomo, gdzie jest obecnie major? Podobno ostatnio był widziany pod Zodiakiem z Meksykano. Major jest w domu. 2,68 zł. I leży na baniaku. No ja teraz nie wiem, ale przyszedł, nie będę już mówić. Okrutnie przyszedł, tylko powiem. I mleczko lubię, bardzo lubię mleczko, bo jestem warmianin, bo lubię mleczko, przywałem krówki. Nie wstydzę się tego, byłem rolnikiem od maleńkiego, doiłem krówki, koniczki miałem, to nie ma wstydu mówić. Nie wstyd, ale to jest przyjemność, Marta Kaczyńska, przy zwierzakach chodzić i jeździć konikami. Uwielbiałam twoje wizyty w pałacu, jak do nas przyjeżdżałeś ze swoiskimi wyrobami. Zapraszam cię znowu, najlepiej na święta Boże, 2,68 zł. Kargul Konon, wracaj na szkolną, bo Andrzejewski równa posesję Bożą z ziemią, a Suchodolski sieje kukurydzę, 2,04 zł. To śmiechu warte. Szanowny, chcę tu powiedzieć, że przepraszam, równa ziemię moją posiadłość. Janusz Palikot, panie Krzysztofie, proponuje panu wystartowanie z mojej listy na prezydenta RP. 1,65 zł. Dziękuję bardzo. Strzelec Gottlieb, szanowny panie przyszły prezydencie, czy zamierza pan zgłosić swą kandydaturę na ogólnopolskie wybory? Szanowny państwo, pozdrawiam Rafałka. 2,22 zł. O Jezu! Dobra? Za grubo! Linia kolejowa z kółka Suwałki. Płuczki. Szczepki. Blizna. Augustów. Płuczka. Augustów.
dla pana Krzysztofa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pan Krzysztof, 100 lat, 100 lat, niech. Sponsor patologii, panie Krzysztofie, to wspaniała chwila, że nagrywa pan Lajta dla nas. Dziękuję bardzo za to. Właśnie siedzę sobie z żoną przy kominku i oglądamy pana twórczość. Pozdrawiamy pana. Major panu nie jest potrzebny. Major won 2 złote i 20 groszy. Panie Krzysztofie, takie mam pytanko. Tak. Kiedy startuje pan w jakichś wyborach? To jest tajemnica. Kiedy pan startuje w jakichś wyborach? Karabinieri. To jest tajemnica łyskowa. Na prezydenta hip hip. Ale wystartuję. Hip hip hura hura na prezydenta Kononowicz. Na prezydenta hip hip hura 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 2 złote i 4 grosze. 8 grudnia wychodzi oddzielny film z przeprosinami dla redaktora Fiodorczuka, aby informacja ta dotarła również do tych, którzy nie oglądali live'a z 7 grudnia. No i drugi dzień prowadzę Lajta i chcę zacząć od tego. Szanowni Państwo, chciałbym złożyć najserdeczniejsze dla Marcina, dla wszystkich życzenia, jego całej rodziny i chciałem złożyć tu jeszcze dla mego przyjaciela, z mego z armii, Olsztyna, który przyjechał do mnie. Bardzo serdecznie składam tobie, redaktorze, życzenie dla ciebie, twojej żony, dla twojej dzieci, mamy, taty, teściowej, wszystkim. Życzenia świąteczne, noworoczne, żeby Bóg Wszechmogący ciebie prowadził i żeby żoną żył aż do śmierci. Żeby nie rozłączył się nigdy, niech tylko was rozłączy śmierć naturalna. Ta prawdziwa, która przychodzi dla każdego. I szanowny pan, teraz zacznę od tego. Doszliśmy do porozumienia, doszłem ja do porozumienia z Marcinem i chcę jego przeprosić w imieniu swoim, że nie było troszeczkę porozumienia z mojej strony i z całego serca przepraszam jego i powiem tak. Okazał się redaktorem bardzo dobrym i będę z nim współpracować. Meksyk robi bardzo emocjonalną ripostę. No muszę się odnieść, do tego buraka, bo inaczej nie mogę go nazwać, niestety nie. Człowieku, oglądałem twój live wczorajszy. Co ty dolisz za głupoty, że moja matka do czego? Do wiaderka? Pełna rozumu? Co ty kurwa wiesz o mnie, o mojej rodzinie? Jak ty raz u mnie w domu byłeś, zniszczyłeś mi piec i kurde jeszcze, szczerze ci mówię, jeszcze mi wisisz za naprawę pieca. Właściwie nie dla mnie, tylko dla mojej mamy. Co ty możesz o mnie wiedzieć? I inna sprawa, co ty jakieś bzdury zaopowiadasz, ja cię oglądałem i ja tak naprawdę nie wiem, o co tobie chodzi, chłopie, kurde, naprawdę, idź ty się lecz, nie? Razem z tą chyba ekipą, bo ekipa widzi, że bzdury gadasz i nic na ten temat nie robi. Ciekawe, ile ci oli z kasy, kurde, jestem ciekaw, bo na pewno nie robili tego charytatywnie, jak to się mówi. Także, bądź pewien, że na pewno cię oduli, was pieniędzy, nie? Albo musiałeś im zapłacić, bo nie wierzę, że zapłacili za hotel za ciebie, za jedzenie, za to, że mówisz, że kurwa, ty nawet nie wiesz, co jesz, chłopie. Ty mówisz, że jesz kebaba, a potem mówisz, że to jest pizza. No, weź ty się ogarnij, weź idź do tego lekarza, weź te leki, bo ty nawet już nie wiesz, co spożywasz. Mają z ciebie polewy, chłopaki, nie wiem po co i na co, do czego ty im masz służyć, ale jesteś jakimś narzędziem dla nich w ich rękach, bo niestety taka prawda, bo nie wierzę w to, że to jest takie, ty, to nie, może mnie zabierzcie, co? Może mnie zabierz do hotelu, zapłaćcie za mnie i zrobimy wywiad. Z chęcią się zgodzę, nie ma problemu, no. No, także wiem, że z chęcią się zgodzę, tylko oczywiście w cudzysłowie, bo nie pojechałbym z wami, na pewno nie, absolutnie. I zostaw moją rodzinę w spokoju, ty małeś swoją matkę i o tym dobrze wiesz. I ludzie o tym wiedzą, a mi coś mówisz o mojej rodzinie i w ogóle ty miałeś nawet proces za to, co jest udowodnione w gazetach, wystarczy wygooglować, a że ci nie udowodnili w procesie, to tylko dlatego ci nie udowodnili, że twoja mama świętej pamięci się nie przyznała, bo broniła ciebie i Bogusia, ale tak naprawdę wszyscy dobrze o tym wiemy. Za co ci wybali z pracy?
jak byłeś palaczem w kotłowni. Za kradzież węgla, kradłeś węgiel codziennie, wynosiłeś kur z kotłowni węgiel do domu, go nosiłeś, człowieku. Też się wyłgasz z tego i powiesz, że nie pamiętasz? Jesteś zwykłym, ten twój life. No, zadawajcie pytanie, bo jakoś cicho. Bo co, bo dony nie lecą, to jakoś cicho. Jesteś, już spadasz na takie dno, że niedługo to będziesz szkoda robił dla kogoś, jak ci wujaka wyślę. A ty ich nazywasz redaktorami lub oni sami może z ciebie nazywają redaktorów. Może i tak. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że macie takie same mózgi, jak i Konon. Także gratulacje. Gratulacje, naprawdę. Skoro wy jesteście redaktorami, to pewnie po szkole filmowej albo po jakiejś innej, nie? Tak podejrzewam, no bo ja nie jestem redaktorem. Jeszcze raz się powiedz o mojej rodzinie. Rusz, dotknij moją rodzinę. Jeszcze raz chociaż. Jeszcze raz. To chyba naprawdę będzie... Będziemy rozmawiać i to bardzo poważnie. I to w takich instytucjach, że to by się w głowie nie mieści. I naprawdę pofruniesz, gdzie ci, czego ci nie życzę, ale pofruniesz. No i odbywa się kolejny rajd, na którym Konon robi już nie jak wcześniej pajacyki, tylko tym razem przysiady za donaty. Podczas streama w pokoju obecny jest Major i widzowie nawiązują, że skoro wczoraj Krzysiek tak odważnie mówił o wywaleniu Suchego z mieszkania, to niech sprawie stanie się zadość tu i teraz. No niestety nic takiego się nie wydarzyło. Ja będę wieczorem miał lajkę. Krzysiu, co dalej z Majorem 2 zł i 55 groszy? Proszę takie pytanie nie zadawaj. Tak czy Major szuka już pokoju, tak jak mówiła z Krzysztofie wczoraj na lajcie 2 zł i 4 groszy? To się pozbyć, to się pozbędziesz mnie. Kamery pozdejmuję, wszystko pozdejmuję, pozabiorę i... To nie ja powiedział, ona powiedziała. Dłupa Major, ale ci wczoraj Krzysiek ubliżał na lajcie. Mówił, że wróciłeś ran pany Nitro rozpuszczalniku. Mówił też, żeby ci YouTube'a kanał zbanowała i że ci z domu wróci na zbitry 1 zł i 65 groszy. To oni wymyślają. Nie wiem, że one umieją wymyśleć, żeby skłócić? Gej Roman słyszy Wojciecha w tle. Nie odbiera ode mnie telefonów. Unika mnie, więc mam prośbę do pana prezydenta, żeby przekazał Majorkowi, żeby oddał mi sukienki, w które się wczoraj przebierał. Buziaczki 1 zł i 65 groszy. Szanowny państwo, kochani, ja nie wiem. To miejcie do jego, jak on będzie nagrywał, to dla mnie. Pan Ostry, nowy redaktor jest wspaniały, najlepszy w historii. Pozdrowi pan Krzyśka z Mławy 2 zł i 4 grosze. Nie ci rób. Krzysztof, czemu kłamiesz? Wczoraj mówiłeś, że Major do 20 grudnia masz szukać pokoju. Major, zobacz sobie wczorajszego lajta na YouTube, to nie kłamstwo, 2 zł i 4 grosze. Szanowny pan, to powiem tak, to nie prędko znaleźć pokój. Nie prędko. No, pokój trzeba znaleźć długo szukać. A przecież czas taki, że... Bo on ma spadek. Sponsor patologii, dzień dobry panie Krzysztofie, jak mi miło i przyjemnie zjeść obiadek oglądając pańskiego lajta. Życzę panu miłego dnia i niech pan nagrywa lajty sam bez pasożyta Majora, to wtedy będę panu płacił chętnie 1 zł i 65 groszy. Dziękuję bardzo. Nie będę nagrywać, obiecuję. Wie, na kogo zamierza pan oddać swój głos w następnych wyborach parlamentarnych? Pozdrowienia z pięknej Ostrołęki, 2 zł i 30 groszy. A dziękuję, całą Ostrołękę pozdrawiam. Całą Ostrołękę pozdrawiam. Na kogo oddam głos? Na PiS. Od razu mówię. Tam. Proszę do Matki Boskiej, tam zrobi pan 2 przysiady, 1 zł i 65 groszy. Zrobię 2 przysiady. Mam pytanie, co sądzi pan o heteroseksualistach? Szanowny moim państwo, zdaniem są w porządku. Ale niech się tak nie afiszują z tym. Pozdrawiam. 1 zł i 65 groszy. Panie Krzysztofie, ten sweter, co ma pan na sobie, to właśnie ten słynny sweter geometryczny, o którym chodzą legendy. Bardzo prosimy o dbanie o niego. Pozdrawiają wierni widzowie. 1 zł i 65. Ilutorium, panie Krzysztofie, co pan sądzi o 6. przykazaniu, nie będziesz mordował, bo w moim odczuciu jest to bardziej logiczne niż współczesne nie zabijaj. Czekam na pańską odpowiedź. 1 zł i 65 groszy. Mordować i zabijać nie wolno. Nie wolno. Robisz najlepsze lajty, gratuluję. Dziękuję bardzo. Meksykano oczywiście. Dentem. Ty byś ten Białstok sprzedał. Te wszystkie zakłady to ty byś pozamykał. Lepiej płać Majorowi za pomaganie w domu i gotowane ci obiadów.
Każdy wie, że major robi najwięcej. 1 złoty i 65 groszy. Niech robi, szanowny pan, niech robi. Co było inne? Proszę się zająć Menelem z Boboli, który przesiaduje pod Zodiakiem i ludzie się skarżą. Proszę uruchomić procedury, panie prezydencie. Pozdrawkamy Kuba i Kasia z Wrocławia, 2 złote i 4 grosze. Panie prezydencie, czy będzie walka z Meksikano? Menel na za dużo sobie pozwala. Ja już ser testuję. Orzeł testuję, o. Jaki smaczny, o, zobaczcie, o. Panie Krzysztofie, czy zakopał pan już topór wojenny z panią komornik Ewą D? Pozdrawiam, 2 złote i 4 grosze. IPN odpowiada. Kiedy pan pójdzie do fryzjera i umyje włosy, 2 złote i 68 groszy. Włosy ja w każdej chwili mogę pójść, ja dzisiaj pójdę do fryzjera do poniedziałek obecne i umyję włosy. A włosy zaraz mogę pójść umyć. To niedługo włosy umyć. Mam szampon i umyję. Ka pozdrawiam, 1 złoty i 65 groszy. Szanowni państwo, będzie zamontowany alarm Boży, szanowni państwo, o. Pan Tomasz te 3 złote daje dla majora, bo major jest bratem i opiekunem Bożym Kononowicza, 2 złote i 68 groszy. Fanustry, dobra, wysyłam 50 złotych. Proszę zrobić 5 przysiadów. 51 złotych i 65 groszy. 5 przysiadów mam zrobić. Raz. Dwa. Do końca. 3. Panie Krzysztofie, kiedy pan wpuści redaktora Fiodorczuka 5. na poddasze, chcielibyśmy proszę zobaczyć bardzo film ze strychu. 4 złote i 60 groszy. 5 przysiadów było. Mario Meksicano mówił, że zamierza przejąć posesję na Szkolnej 17. I już zgłosił Kononowicza do Choroszczy, 2 złote i 60 groszy. Mariusz Chodor, cześć Krzysie. Właśnie dostałem przelew 150 zł od pani komornik Ewy Dubaniewicz. Szykuj się, bo zapłacisz jeszcze więcej. Mieszkaniec Białegostoku, panie Krzysztofie, dziś pod sklepem Zodiak zaczepił mnie taki podpity pan i prosił o 2 złote. Mówił, że jest redaktorem pana, zna 2 złote i 68 groszy. Szanowny, nie dawajcie pijakom, alkoholikom pieniądze. Szanowny państwo, kochani moi. Ty będziesz kandydował na przewodniczącego partii? Kto ci chłopie weźmie? Już szybciej mnie by wzięli ślepego. Jarosław Andrzejewski, ty na przewodniczącego śmiechu warte. Nie prędzej wezmę. Mazur do partii otwórz. Tak, wezmę, bo jak pokażesz buteleczkę, albo 2, 3, 4, 5, albo 6 paków, pokażesz, to wezmą. Bo tam tak alkoholicy są. I ja jestem bardzo popularną osobą. Panie majorze, w związku z niekulturalnym zachowaniem w stosunku do pana Krzysztofa oraz promowaniem alkoholizmu i narkomanii jesteśmy zmuszeni skasowaniem kanału Major Suchodolski w ciągu 48 godzin. Pozdrawiamy. 1 zł i 65 groszy. Halo Kononowicz, wzywam cię jutro o 13 na Szkolnej 17 na klepę. Normalnie będę się z tobą klepał, albo majorze, masz przyjść. Zapraszam. Przyjdź, zapraszam. Pozdrawiam, panie Krzysiu. Tutaj Meksikano Jarek Andrzejewski z Meksikano TV. Chciałbym się z panem spotkać przed świętami. Pozdrawiam, ale nie majora, 1 zł i 65 groszy. Kartofel Boży, witam serdecznie, panie Krzysztofie. Jest pan wspaniałym człowiekiem i męczennikiem Bożym. Życzę wszystkiego dobrego i zdrówka. Dziękuję proszę bardzo. Pozdrawiam Miłosza z Warszawy. Pozdrawiam Miłosza z Warszawy. Jarek, mam prośbę. Czy może pan startować w nadchodzących wyborach prezydenckich? Mi nie ma kogo głosować, 1 zł i 65 groszy. Panie Krzysztofie, proszę natychmiast wstać, podejść do majora, wyciągnąć prawą pierś i kazać mu się wydoić. Michaś Wojtczak, proszę wstać, panie Krzysztofie, podejść do majora, wyciągnąć prawą pierś i kazać mu się wydoić. Natychmiast uzyska pan zapas mleka na 3 najbliższe lata. 2 złote i 4 grosze. O! Kamil Dupel do smeru na kolana, 2 złote i 68 grosze. I otrzymuję to Dupel do. Michał Rafon, Krzysiek obiecał wczoraj na lajcie, że kopnie w dełbę majora i go wyrzuci pod most. Krzysiek obiecał wczoraj na lajcie, że kopnie w dełbę majora i go wyrzuci pod most. Ale właśnie obiecał, że kopnie w dełbę 2 złote i 4 grosze. Brawo! Brawo!
O, samochody, jeżdżą, jeżdżą. Po moje. No, ulica jest. No, ulica jest. No to zamknij ulicę. Nie. Paweł z Warszawy, panowie, czy macie węgiel i czy mogę was odwiedzić 2 złote i 55 groszy? Zapraszam bardzo, z całego serca. Marcin Fiodorczuk, dlaczego prezydencie Boże nosisz pierścień niemiecki Luftwaffe? Dlaczego prezydencie Boże nosisz pierścień niemiecki Luftwaffe? Dlaczego prezydencie Boże nosisz pierścień niemiecki Luftwaffe 2 złote i 68 groszy? To pierścień niemiecki, tylko warmiański. 9 grudnia. Majorowi powróciła siła po kilkudniowym tripie i zaczyna się wojna na nowo. Chciałem właśnie wam powiedzieć, przekazać, że Krzysztof Kononowicz wezwał policję. No, bo wezwał, bo to prawda. No, prawda. Po prostu ja chciałem... O, wyłączyć. Włączyłem na chwilę, żeby zobaczyć, jaka jutro pogoda. Coś wziąć i później znów włączyć. A on po prostu to było. Ja mu... Niech pan mu prawdę! Co powiedziałem, że telewizor? Nie powiedziałem telewizor? Nie, powiedziałem, że chcesz zdjąć całkowicie kamery. Daj tu kamerę na mnie. Daj. No. Odwróć. Niedobrze jest, przepraszam. Szanowny państwo, chcę powiedzieć całą prawdę. O policji dzisiejszej. Co policja powiedziała? Major, proszę mnie nie przerywać. Proszę... Powiedziała, żeby nie kłócić się. Proszę mnie nie... Nie przerywać. Zrozumiałe? Poprosiłem kulturalnie. O nie przerywanie. Mam prawo zdjąć te kamery. Dasz mi powiedzieć czy nie? No proszę mówić. Szanowni państwo, po pierwsze dobry wieczór, a po drugie chcę tą sprawę wyjaśnić. Major, wiecie, sami i tak dalej, już nie będę mówić. O co chodzi? To ci Meksykano i tak obrażał i przez to jest kłótnia. I tak dalej. Szanowni państwo, że major bardzo źle dziś się zachował do mnie, wobec ktości mnie i tak dalej, że musiałem na pomoc wezwać policję. Policja zwróciła jemu uwagę, no zobaczymy jak dalej będzie się zachowywać. Nie, po prostu się pozbędziesz niedługo mnie. I ja ciebie, majorze, nie wyganię. Tak, a wcześniej mnie nie było, to powiedziałeś klękaj. I wyganiałeś mnie z domu. A ty jak powiedziałeś? Już! Tak, takiego czegoś nie było. Proszę mi tego nie nagrywać na moim kanale. Ja nie przyklinam. No, przepraszam bardzo, ale powiem inaczej. Powiedział... Dostanę bana, to ci skasuje ci ten kanał. Won! I szanowni państwo, naprawdę... Święta byś sam spędzał. No i ja... Wszędzie, mam, ja byłem. Wszędzie, to. Złożę, na 2 osoby. O. I do sądu pójdzie. Mnie oczernienie na Meksykana. Na Meksykana, że mnie oczernił moją świętej pamięci. Co policjant powiedział, że kamera powinna być słupek. Ja nie montowałem. Montażyści montowali. To ja montował? A ja montował? On powiedział, że tutaj i tutaj. No. Trzeba było... Bo to za blisko jest. Przepraszam bardzo, trzeba powiedzieć nie. Ja mówiłem im, tu proszę zamontować. A ten powiedział, jak on się nazywa. Ten, co zawsze... A druga wyłapała. To nie jest po prostu zgłoszone na policję jeszcze. I... Już więcej oni tutaj nic nie będą wygrywać. Tomek, przegrywać nie będą. Jak się nazywa? Bo wyszło z głowy. Proszę imionami... Tutaj imionami można operować, nazwiskami nie, ale imionami można, w każdej chwili, tu nie ma RODO na imiona. I złożę wszędzie pisma, z tego powodu na Meksykana, do sądu pójdzie nawet, spotkamy się w sądzie za oczernienie mnie i świętej pamięci mojej mamy i brata, jak tatuś świętej pamięci mój umarł, Bronisław, to powiedział wyraźnie, na jego kanale jest, że ja z bratem używałem. Za to odpowiem, za to będę w Choroszczy, za to będę w Pierlu i to na dłuższy czas i za to będę płacić duże, duże pieniążki do rządu. Na dom pomocy społecznej raz, a drugi raz zarządzam dla mnie, żeby zapłacić. 2 pensje i będziesz świadką jego mama. Świadką. Panie,
świadką jego mama z tego powodu, że będzie zadawane pytanie dla mamy, tylko nie powiem jakie, bo on nauczy mamę, żeby broniła, i wiadomo, że mama będzie broniła rękami syna, ale nie obroni, bo ja zażądam na sądzie z przysięgą mamy. Jeżeli skłamie coś, to będzie pociągnięte do odpowiedzialności. Dobra, dziękuję. Tak, już. Jeszcze nie kończę. Dziękuję. Tak jak... Bo ja długich filmów nie będę nagrywał. I chciałem jeszcze właśnie powiedzieć to, że tak jak ci ktoś napisał w liście, że po prostu jak umrzesz, to miasto to przyjmie. Bo jak ja wymelduję się gdzie indziej będę, ja o, jest krótko, to będę musiał, pojadę autobusem, będę musiał papiery wziąć na jeszcze na mieszkanie i pójdę właśnie do pana Marka i on mi, ja jak nie, to poproszę, on mi wypełni. Bo mam po prostu, jestem zarejestrowany, jestem ubezpieczony i po prostu wypełnię, zdam i będę czekał. I po prostu się wreszcie na prawdę pozbędziesz się mnie. Na to już z Meksykanem do tego pisałeś pisma. Ja byłem w tym, co ja sam chodziłem do 304 pokoju, do urzędu i wypełniałem, a ty non stop, że ja nie byłem. To proszę zajść i się spytać, czy ja byłem, czy nie. A nie po prostu jakieś nie wiadomo jakie rzeczy ty sobie wymyślasz. I po prostu chciałem powiedzieć, że te po prostu święta, to jak mówiłem, że on sobie sam będzie spędzał. No, stan dobrady do Matki Boskiej, no, do Pana Jezusa. Tak samo jak w tamtym roku zrobiłeś. Jak się mi nie będzie, to muszę stanąć gdzieś. A na urodziny, no, paczki przychodziły, a ty ciastka i coś tam jeszcze, jakieś inne ciastka, to życzenia chciały złożyć, a ja poszedłem na swoje urodziny, 44, to poszedłem do terapeutki i po prostu poczęstowałem właśnie cukierkami i posiedziałem godzinę czasu i po prostu lepszy po prostu czas tam spędziłem, a nie po prostu jakieś urodziny, że jakieś pijaństwo. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć i serdecznie was wszystkich... Można jeszcze dwie minuty. Przepraszam Mona? Bardzo, nie dwie minuty, bo długi film jest. Dwie minuty, dobra. Obiecuję. Krzysiek i Major nagrywają odpowiedzi na komentarze, ale czytają głównie te, że ktoś tam ich zaprasza do jakiejś swojej mieściny albo jakieś inne mało ciekawe opowieści dziwnej treści. W tym wszystkim Major napomknął jakieś losowe głupoty o snach i mamy odpowiedź Meksyka. Mam specjalną piosenkę z dedykacją dla pana Majora, także zaczynamy. Kwiaty we włosach potargał wiatr, Major do nosa rozpucha brał i tak dalej. Słuchajcie, dalej sobie możecie dopowiedzieć. Majer, oczywiście to ja nie chcę cię absolutnie obrazić. Nic z tych rzeczy, to był żart, także nie bądź do bani. Szczerze mówiąc, możecie się we dwóch tam sobie po prostu, we dwóch tam czochrać się, czy zwał jak zwał, no. To już wasza sprawa, ja w wasze już, a już teraz wiem, dlaczego w jednym pokoju śpicie. Jednak się wydało. Major ma pretensje do Krzyśka, który zjadł jego jedzenie i jeszcze perfidnie opowiadał, że te danie to po prostu zjadł Nero. Właśnie, o. Dobrze ludzie mówią. No, wczoraj widzieliście, boczek usmażyłem z cebulą. I zostało jeszcze chyba 3-4 plasterki grube, tylko ze skórką, bo skórę po prostu się ścina i tak jak pokazywałem, się tnie i po prostu na patelnię, myślę dzisiaj rano zostało, to widzieliście wczoraj, że pokazywałem i bardzo dobrze to pysznie zrobiłem, a ogółem on teraz tłumaczy, ja mówię, myślę, wyjdę
na werandę, było tam chłodno, to dzisiaj sobie te reszty usmażę na śniadanie. Ale patrzę, nie ma. Chodzę, szukam, myślę, że w lodówce też nie ma. Myślę, na szafce kładłem. On po prostu, a teraz tłumaczy się, on dla psa oddał. Świeży boczek. On dla psa oddał. No, to widzicie, jaki to jest. Nie dziwne. To temu właśnie. O, wczoraj była policja. To dobrze, niech przyjeżdża, to ja powiem, że mnie on okrada. Z jedzenia okrada. Bo to jest prawda. Bo na werandzie położyłem, bo tam trzy plasterki albo cztery. Jeszcze po prostu do końca nie były, do końca jeszcze nie było po prostu przecięte, bo to w Zodiaku kupowałem. To widzicie, o, sobie Wigilię będzie sam robił. Dobrze, kupiłem te kocety. To trzeba je pilnować, bo zaraz i kocety znikną. Powie, że Tesla psa oddał. A, jest puszka. Jeszcze otwarta i koście leżą na werandzie. On dla psa oddał. Śmiecho warte. Tak to właśnie nie będzie. Złodziejstwo. On non stop na mnie gada nie w domu jakiejś rzeczy. Tak samo jak na Meksykana. Ogółem ci chcę powiedzieć sorry, że w jaki sposób wypowiadałem się na twój temat. Ale ogółem nie opowiadaj na jakieś bzdury o mnie. Po prostu ja tak tutaj już niedługo się tak mnie pozbędzie. Już ja wczoraj rozmawiałem i z policją rozmawiałem, że dopóki nie znajdę, bo już po prostu przez internet szukają, żeby gdzieś się po prostu naprawdę wyprowadzić. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.